masz tylko kontroler z ekranem i do tego drona. Mhm. Tu jesteśmy w takim miejscu, że jesteśmy poza miastem. On jest ciężki, on waży prawie kilogram, więc trzeba mieć dla niego uprawnienia albo latać 150 metrów od ludzi, zabudować. Dzisiaj mamy kolejną przygodę, jeżeli chodzi o osobę początkującą. Latam dzisiaj z Anią. Ania jest mistrzynią fitness. Co, Ania, ty już latałaś w ogóle dronem kiedykolwiek? No nie latałam właśnie i trochę się stresuję, ale mam nadzieję, że mi podpowiesz, jak tu mam latać i wtedy po prostu będzie wszystko w porządku i ja nim wyląduję. Czyli jeden krótko, a drugi raz długo. A, trzymasz się. Dwa razy. I tutaj tak samo. Jeden raz krótko i drugi raz długo do oporu. Dzisiaj mamy Mavica 3 ze sobą, więc to jest mocny model, ale ma za to czujniki i będziemy latali w kamieniołomie, także jest niewiele obiektów, polecimy wyżej, które Ania może zahaczyć. I on teraz przechodzi przez proces sprawdzenia całego systemu i kalibruje się i znajduje też satelitę i też znajduje link do radia. Tak, łączą się. Będziesz sobie sterowała. Do siebie idą? Tak. Zdecydowanie, Ania. Okej. I możesz puścić. Czyli to, co zrobiłaś teraz, to uruchomiłaś silniki i to wszystko. A spróbuj lewy drążek na dół przytrzymać. Wyłączyłaś. Jeszcze raz. Czyli CSC, Combination Stick Command, tak? Dwa do siebie i na dół. No to już wiesz. Proste. Teraz wydaje się proste. Zobaczymy za chwilę. Dobra. I teraz lewy drążek dawaj do góry. Mocno, mocno. Trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. Jeszcze stop. Stop. Wystarczy. I on ci wisi w powietrzu. Nauczę cię podstawowych manewrów i tak, żebyś sobie sama zrobiła selfie i taki odjazd, taki droni, czyli selfie dronowe. Dobrze. Tego się dzisiaj nauczymy, bo mamy dla siebie 20 minut, powiedzmy. Okej. Delikatnie, w jedną i w drugą stronę. W lewo i w prawo? Tak. No, spokojnie. Nie musisz robić takich dużych ruchów, wiesz? Czyli delikatnie. Okej, czyli jak dam ten kontroler lekko w lewo, to on też zareaguje? Tak, no zobacz sobie. Aha, dobrze, bo myślałam, że trzeba go do końca. Nie, spoko. No. Mówię, jak mi powiedziałeś właśnie, żebym złapała cały drążek, to jest zdecydowanie delikatniej i łatwiej to czuję. Tak, jeszcze wiesz, czasami jest ląża, czyli sobie na smyczy masz, tak jak ja tam ten kontroler i dzięki temu odciążasz go. Ale ty już widzisz, nie? Dobra. Zrobiłam. Tak. On powoli sobie zapisuje. Moje pierwsze zdjęcie na dronie. Teraz twoim zadaniem jest takie manewrowanie, żebyś siebie miała w kadrze. Kręć kiedy? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, stop. I teraz podleć bliżej, czyli prawy do przodu. Widziała, co się dzieje. Tak jak ze sprzęgłem i z gazem. Dawaj, dawaj, dawaj. I wyżej, czyli lewa, lewa wyżej. Tak. Pięknie. I masz droni. No to dobrze. To teraz w drugą stronę, czyli tym do przodu, do góry, a tym troszeczkę na dół. Podlecenie. I tym śmiało, do góry. Prawym do góry. Tak, jeszcze, 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 śmiało, 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 śmiało. Jeszcze, 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 żebyś była duża w tym razie. To było moje pierwsze latanie dronem, ale nie spodziewałam się, że widoczność z góry jest aż tak dokładna i to jest nie do uwierzenia, że tak naprawdę czujesz się, jakbyś tam był. Idealnie to widać, naprawdę. Czy jakość jest dobra? Bardzo dobra. No, jakość jest genialna, lepsza myślę niż z niejednego telefonu. No proszę także cię. To w ogóle. A poza tym te wersje z zoomem siedmiokrotnym sprawiają, że możesz zobaczyć rzeczy, których stąd w ogóle nie widać. Tak? Zobacz, jak on pięknie omija drzewa. To nie do wiary. I mega masz ujęcia przez drzewa, widzisz to? Tak, możesz ja bliżej siebie podlecieć. Bliżej siebie. Dawaj śmiało. Naprawdę jest świetnie, to jest nie do uwierzenia. I te wszystkie efekty specjalne, które są w tym dronie, też są fajne. Tak. Bo nawet mimo tego, że ja nie potrafię nim latać, to już potrafiłabym coś ciekawego zacząć nagrywać. To jest bardzo dobre dla takiego początkującego użytkownika, naprawdę. Ja uważam, że bardzo fajny ten dron, naprawdę. Świetna zabawa.
To jest po prostu niesamowite. Jak właściwie to czujesz się, jakbyś latał. Po prostu jakbyś latał. Widać wszystko, ale jest bardzo wyraźny obraz. Ruch jest idealny, nie ma żadnych zakłóceń, po prostu no perfekto. No bo to jest perfekto, najlepszy dronek. Profesjonalny film. Tak. Naprawdę, jak profesjonalny film. Lepszego już nie mogłem kupić. Świetnie. No i teraz lewy do góry. Śmiało. Pięknie. Mam nadzieję, że nam nie zginie. Nie, nie, coś ty. Nie zginie? No proszę cię. Teraz jesteś na 22? Jejku, tak. 31 na pewno jeszcze. Możesz go dać nastawić. No, tutaj awionetek nie ma. Daj go wyżej. 40, śmiało, a nie jeszcze, nie, jeszcze już... jedziesz. 50, 60, 70, na 80 go wystarczy. Czyli jakieś 70 na godzinę. Już go prawie nie widać. Może już wystarczy. Jeszcze kawałek, jeszcze z 50 metrów poleć. Okej. Daj, Ania, lewy drążek lekko w lewo, leciutko. Jeszcze? Jeszcze troszkę? Mhm. Dobra. O! Okay, dobra. I teraz dawaj sobie lewym drążkiem tylko. Dobra. Tam widać skałki w Smoleniu i widać, te, wiesz co, drugi zamek. Tak, faktycznie. Teraz masz 7-krotny zoom. O, tak jak teraz. I dajesz dobra, do przodu. Dobra, i do przodu. I teraz gimbalem możesz sobie sterować. Mhm. I tylko prawy drążek do przodu, do góry. To jest tak. Lewy w dół, a prawy do góry. O tak, ładnie. I teraz ci się pięknie ogląda. Widzisz, jak on nie leci? Ja. Wystarczy. Fajne w ogóle, jak to uważasz? Bo ludzie, którzy nie latali nigdy, jak byś miała przekazać koleżance czy koledze, którzy nigdy nie latali? Ja też nigdy nie latałam, ale wydawało mi się, że to jest całkiem ciekawe odczucie, chociaż trochę się bałam, bo wiadomo, że to musisz mieć kontrolę nad sprzętem, który wcale nie kosztuje 2 zł, ale jednak jak się wznosisz w powietrze i widzisz na tym ekranie to, co możesz tamtąd zobaczyć, to jest uczucie jedyne w sobie. Także naprawdę warto. Bardzo polecam, a poza tym to wcale nie jest takie bardzo trudne. To jest naprawdę do ogarnięcia. To nie jest takie skomplikowane, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć, jak na przykład bardzo skomplikowany telefon, który ma milion funkcji, tylko rzeczywiście ten i ekran jest w miarę czytelny i te kontrolery są bardzo dobrze dopasowane do ruchów, więc nie jest to aż tak skomplikowane, jakby się wydawało na początku.